No więc jeżeli chodzi o smog, to jest ogromny problem w Warszawie. Ja to odczuwam osobiście. Norma, która jest w Polsce ustawiona na normę alarmową, jest bardzo ciężka do osiągnięcia, ponieważ jest tak bardzo wysoka. W moment, w którym już czuć, wychodząc na dwór, że jest bardzo złe powietrze, właściwie człowiek zaczyna się dusić, nie jest to jeszcze moment, w którym państwo polskie alarmuje swoich obywateli, że jest źle. My jako lekarze martwimy się i tak naprawdę trudno jest nam cokolwiek zmienić bez współpracy z decydentami w tym zakresie.